Przepis na deser tak dobry, że chce mi się płakać. Na papierze rysujemy okrąg, odwracamy go, białko z czterech jajek, ekstrakt z wanilii, sok z cytryny, szczypta soli, ubijamy na sztywno, dodajemy cukier stopniowo, skorupę ziemniaczana, masa na okrąg, szpatułką wyciągamy ją do góry, zostawiając środek, piekarnik 150 stopni i od razu po włożeniu zmieniamy na 120. Po godzinie piekarnik wyłączamy, zostawiamy zamknięte drzwi, po kolejnej otwieramy je. Śmietanka 30, cukier puder, wanilia, ubijamy na sztywno. Na zimną bezę kładziemy krem, dekorujemy owocami. Teraz zdradzę ci...